Cześć, witajcie kochani ludzie. Niech was Bóg błogosławi. Halleluja, chwał. Witajcie, dzień dobry. Dzielę się z wami dobrymi myślami, kochani ludzie. Tak do mnie dotarło, że kim on jest? Kim w ogóle jest? Co to za gość? No? Wodę w wino zamienił w parę sekund. Widzicie? Kto to jest? Według Biblii to Syn stworzył wszystko. Zobaczcie, co Biblia o nim mówi. Wodę w wino w parę sekund. 5000 ludzi, mężczyzn, nakarmić, ile tam kobiet, dzieci było, nakarmić paroma bochenkami chleba i kilkoma rybami? To trzeba po prostu mieć talent w tym kierunku. Widać w nim tą cechę, charakter Boga. Ktoś, kto przynosi radość, ktoś, kto pomnaża. Ktoś, kto karmi, ktoś, kto się troszczy. Jaki cudowny Bóg, co? Dlaczego nie chcielibyśmy poznać lepiej tego, który takie rzeczy robił? Pierwszy cud, jaki go dokonał, to na przyjęciu weselnym. Wodę w wino zamienił. Ja chcę poznać tego kogoś lepiej. Potrafił w ciągu paru sekund przeprowadzić proces fermentacji. Kto to umie robić? A w 6 dni cały świat, jeżeli w sekundę wodę w wino zamienia, mnoży jedzenie w parę sekund. Zobaczcie, kochani, to dlaczego świętujemy sobotę? Aby upamiętnić to, że w 6 dni wszystko stworzył. Jeżeli ufamy komuś takiemu, to on może też w parę sekund zmienić twoją sytuację, poskładać twoje życie do kupy. Jeżeli nie on, to kto? Wiecie, taka jest modlitwa. Dlatego się módlmy się z serca do niego. Jeżeli jakieś problemy ktoś ma, to wołajcie z serca do niego. Jest taka krótka modlitwa w Biblii. Jak Piotr wyszedł i szedł po wodzie. Wyszedł z łodzi, szedł po wodzie do Chrystusa. Po wodzie. To nie była zamarznięta woda. Szedł po wodzie. Ja umiem chodzić po wodzie zamarzniętej. I jak zaczął tonąć, bo się zląkł, strach spowoduje, że będziesz tonął. Nie bój się, zaufaj. Módl się do niego, rozmawiaj z nim, wołaj do niego. Prosta modlitwa Piotra. Panie, ratuj! Czasem tylko tyle potrafisz powiedzieć. No nie muszą być jakieś wyszukane religijne modlitwy. Niech to będzie głos twojego serca do Boga. I życzę Tobie, abyś doświadczył Jego mocy. Aby wodę przemienił w wino w Twoim życiu i aby pomnożył to niewiele, które masz. Wiele, które uszczęśliwi i zaspokoi wielu. Halleluja, przyjacielu. Życzę Ci udanego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych wideo.